Marzenia o lataniu towarzyszą nam od wieków, od prawieków. Człowiek zawsze chciał się wznieść w powietrze. Niestety nie zawsze się robiło to szczęśliwie. Przykładem jest oczywiście nieszczęsny, mityczny Ikar. Ale jest okazja, żeby polatać, przynajmniej troszeczkę w cudzysłowie, w sposób bardzo bezpieczny. Gdzie? Przekonajcie się już za chwilę. Na sobotnie przedpołudnie polecamy wszystkim zawody, otwarte zawody szybowcowe, Smyki na Start. To już czwarta edycja imprezy organizowanej tutaj w Ekonomiku we współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Otwocku. Fantastyczna impreza, która łączy zabawę z modelarstwem. Jest to dość wyjątkowa rywalizacja. Polega bowiem na tym, że wszyscy uczestnicy najpierw podczas warsztatów robią wspólnie modele własne, identyczne, identycznej konstrukcji, podobne do tych, chociaż trochę większe także, a później tymi modelami startują. To okazja, żeby się dobrze pobawić, czegoś nauczyć, poznać nowych przyjaciół, przy odrobinie szczęścia wrócić do domu także z nagrodami. Zachęcamy, wszystko zaczyna się o godzinie 10, szczegóły na stronie, którą podajemy tutaj poniżej. No, także gorąco polecam, mój samolot ma lekko złamane skrzydło, ale cóż, no może uda mu. Pierwszy próbny lot, uwaga! Jak chcecie posłuchać dobrej muzyki, a przy okazji pomóc w potrzebie, polecam Wam piątkowy koncert z cyklu Scena Młodych w Józefowie. Wystąpią zespoły The Case, Animal Bar, One Moment i 20 mil od miasta, czyli muzyka różnorodna od popu poprzez ostrego rocka, po bluesa. Cały dochód z koncertu, a bilety kosztują jedyne 20 zł, przeznaczony jest dla pomoc dla Marty Pruskiej. Jest to młoda dziewczyna z Józefowa, która od dłuższego czasu zmaga się z ciężką chorobą. Warto jej pomóc. Możemy to zrobić przychodząc po prostu i słuchając dobrej muzyki. To wszystko już w piątek, start godzina 18 Józefu. Polecamy bardzo, bardzo gorąco. Ach, słuchajcie, ta wiosenna trawka jest taka miękka, puszysta jak futerko baranka, ha, ha, ha. No, a w piwnicy pod barankiem właśnie w Karczewie w piątek odbędzie się koncert zespołu Cinematic. Nazwa nieprzypadkowo nawiązuje do słynnej brytyjskiej grupy Cinematic Orchestra. Też gra muzykę z pogranicza jazzu, fusion, trochę jakieś samby. Trochę muzyki rockowej, także taki ciekawy miszmasz. Myślę, że to będzie dość interesujące. Zespół założył nie tak dawno, w 2011 roku, Jarosław Kowalski, gitarzysta związany niegdyś z grupą T-Love. Jak widać, teraz poszedł w zupełnie inną stronę. Wszystko to w Karczewie, w piwnicy pod barankiem o godzinie 19:00, wstęp wolny. Na szafing zaprasza GOK w Wiązownie, już najbliższy piątek. Czym jest szafing? To oczywiście bezgotówkowa wymiana ubrań. Popularna ostatnio forma wzbogacania swojej garderoby i pozbywania się starych rzeczy. Tutaj dodatkowo przygotowane będą różnego rodzaju porady. Będzie można się dowiedzieć, jak przerobić ulubioną sukienkę, jak dopasować ją do figury, jak dobrać dodatki. Specjaliści pomogą nam znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących każdą pewnie młodą damę i pana także pytań. Wszystko to w piątek, początek godzina 19, wstęp wolny, GOK, Wiązowna. Józefów zawsze stał tańcem. Danuta Wojciechowska, dyrektorka tej placówki, kocha tańczyć, kocha taniec, kocha go promować. Teraz będą dwa dni poświęcone właśnie tańcu, między innymi ze względu na Międzynarodowy Dzień Tańca, który obchodzimy niebawem. A więc, w sobotę zapraszamy na wernisaż malarstwa Katarzyny Chodoń, zatytułowany Narodowe Tańce Polskie. Krakowska malarka poszukała inspiracji w ludowych, wspaniałych polskich tańcach w krakowiaku, mazurze, oberku, kujawiaku i polonezie. Jak ten taniec inspiruje do malowania? No powiem Wam, że efekty są naprawdę bardzo ciekawe. Oczywiście nie mogłoby zabrać tam muzyki, wystąpi wiele ciekawych zespołów ludowych, tanecznych. Będzie się dużo działo, to wszystko w sobotę, początek o godzinie 17. Z kolei w niedzielę MOK zaprasza na drugie powiatowe spotkania taneczne Wiosenne Przytupy. To prezentacja zespołów tanecznych, które działają zarówno w samej placówce Józefowie, jak i zaproszonych z innych placówek z terenu całego powiatu, m.in. z Otwocka, z Karczewa. Mamy wspaniałych młodych tancerzy, warto, żeby się pokazywali. Tutaj w jednym miejscu możemy zobaczyć próbkę ich możliwości. Polecamy gorąco, to wszystko w niedzielę o godzinie 18, wstęp wolny. Bardzo ładne te szkolne uliczki tutaj na terenie Ekonomika. Gdyby wszystkie były tak piękne w naszym pięknym mieście, no ale co zrobić, może takie kiedyś będą. W każdym razie właśnie historii otwockich ulic przyjrzymy się na spotkaniu, które odbywa się w Muzeum Ziemi Otwockiej. Spotkanie poprowadzi Sebastian Rakowski, szef muzeum, oraz Paweł Ajdacki, szef otwockiego PTT-ku. Sprawdzony to duet. O historii miasta wiedzą wszystko, a właśnie historia ulic, tych niemych świadków naszych dziejów, naszej historii, to temat najbliższego spotkania w muzeum. Już o godzinie 16 w sobotę, wstęp wolny. Oczy Królika to najnowsze przedstawienie Teatru Jaracza Otwockiego. Premiera już za nami, emocji było dużo, wiem co mówię, bo mam przyjemność grać w tym spektaklu i razem z reżyserem i pozostałymi aktorami zaprosić Państwa na kolejne już przedstawienie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę, 27 kwietnia w Klubie Smok. O czym opowiada spektakl? No,
dwóch przyjaciół, każdy po pewnych przejściach spotyka się, żeby trochę się poużalać. Dobrze wtedy sięgnąć po środki wyjątkowe, krótko mówiąc dużą butelkę wódki, ale w tym wyluzowaniu się i takim symbolicznym upodleniu przeszkadza nagłe pojawienie się zupełnie nieprzewidywalnej siostry jednego z bohaterów oraz pewnego tajemniczego pizzmana, dostawcy pizzy. Zamieszania jest bardzo dużo, przekonajcie się, o co chodzi. Dodam dla zachęty, że przedstawienie jest dla widzów od 16 roku życia. Także będzie się dużo działo, dużo śmiechu. Wszystko to w Klubie Smok o godzinie 18, bilety 10 i 15 zł w najbliższą niedzielę. Polecamy. Czas na garść informacji dla najmłodszych. Zaczynamy od spektaklu zatytułowanego W świecie barw, przygotowany przez Teatr Pasji Agnieszki Zakrzewskiej. Wystąpią w najbliższy piątek w PMDK, początek o godzinie 17.30. Dowiemy się z niego, jak ważne w naszym życiu są kolory, ile dają nam radości, jak bardzo nasze życie czynią bogatszym i weselszym. Nie będę zdradzał treści spektaklu, ale myślę, że wszyscy młodzi widzowie, przedszkolaki, zwłaszcza i początek podstawówki będą zachwycone. Grupę prowadzi Agnieszka Zakrzewska. Bardzo dobrą robotę pani Agnieszka robi. Gratulujemy. Wszystkie roztańczone dzieciaki zapraszamy do Wawra na wawerski przegląd tańca, który odbędzie się w hali sportowej przy ulicy Króla Maciusia. Impreza jest bardzo ciekawa, cieszy się dużą popularnością. Podzielono ją na dwie grupy. Młodsze rozpoczynają około godziny 10, starsze o 14.30, finał na godzinę 16.30, gala rozdanie nagród. Dużo się będzie działo, wszystkie szczegóły na stronie internetowej Klubu Kultury Marysin, który jest organizatorem. Jeśli chcecie zobaczyć młodzież, która jest amatorska, a śpiewa w sposób niezwykle profesjonalny, polecamy spektakl od podopiecznych pani Anny Wranowej, czyli chóru Rubikon. Wystawią oni spektakl, widowisko muzyczne oparte o operę Jaśmi Małgosia Engelberta Humperdinka. Niezwykły rozmach, niezwykłe pomysły. Naprawdę pani Anna Wranowa to klasa sama dla siebie i wychowankowie również. Polecamy gorąco w sobotę w MOK-u w Józefowie o godzinie 11, wtem wolny. Na zakończenie zostawiam sobie kilka ciekawych wydarzeń związanych z kanonizacją Jana Pawła II, ponieważ program jest tutaj bardzo bogaty, wszystkiego wymienić nie sposób. Polecę kilka moim zdaniem wydarzeń najciekawszych. A więc tak, Józefów, koncert Santo Subito Santo Sicuro, czyli Jan Paweł II, jego droga do świętości, zaprasza Ryszard Nowaczewski i oczywiście burmistrz Józefowa, pan Stanisław Kruszewski i proboszcz. Zapraszają na koncert, który będzie się w kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Zaproszeni zostaną wspaniali artyści, także myślę, że to ciekawe wydarzenie. Początek o godzinie 19 po wieczornej mszy świętej. W Otwocku w sobotę kościół świętego Wincentego a Paulo zaprasza na koncert dwóch chórów, Via Musica oraz Lira. Początek o godzinie 19. Także o 19, ale w niedzielę duża uroczystość w Parku Miejskim w Otwocku, który organizuje m.in. władze miasta. Tam oczywiście uroczysta msza święta i koncert kapeli Kuralska Chora. Myślę, że jeśli pogoda dopisze, będzie to niezwykłe wydarzenie. Na koniec zostawiamy Wiązownę. Tam świętują aż 3 dni, ponieważ okazją jest nie tylko kanonizacja Jana Pawła II, ale też 600-lecie miejscowości. W sobotę odbędzie się m.in. bieg papieski, koncert, zakończenie konkursu. W niedzielę będzie można zobaczyć transmisję mszy kanonizacyjnej z Rzymu, program artystyczny, będzie też spotkanie z historykiem Krzysztofem Oktabińskim, który opowie o dziejach Wiązowny. W niedzielę swój program przygotowali uczniowie z Glinianki, w poniedziałek z kolei pewne wydarzenia będą w szkole podstawowej w Zakręcie, także program bardzo bogaty. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Wiązowskiego GOKU. Zachęcam do oglądania, sprawdzania i wybierania się na te występy. No, na dzisiaj to wszystko. Nie będę się na koniec wygłupiał, bo jakoś tak nie wypada, więc po prostu życzę Wam udanego weekendu, korzystajcie i skaczcie w miasto.